Mateusz, gratulacje. Dobra walka, mądra. Młodzież teraz przejmuje stery. Jak to wygląda? No, na to wygląda. Ciężka ogólnie walka, ciężka z Bartkiem, z kolegą kadry. Bartek to postawił. Stary lis. Wie jak boksować, potrafi uderzyć, a mimo wszystko udało ci się go oszukać. Dokładnie. Też tak jak patrzyłem, to wszystkie walki byłem taki właśnie szybki na nogach, lotny. Też ogólnie to nie jest moja kategoria wagowa, to jest 75 kg. Ja ogólnie na mistrzostwach Polski startuję w 71, jednak to waga olimpijska, no to o nią walczę. No i czułem się bardzo szybki właśnie i tak widziałem, że wyprzedzam swoich rywali. Mimo tej paru tych kilogramów więcej, krótko mówiąc. Tak. Co teraz, jak będziesz planował swoje starty? 6 jest chyba, no jest turniej w Wałbrzychu. Jak zagoją mi się rączki, no to pojadę tam powalczyć, bo no już 16 mistrzostwa Polski i tam właśnie idę w wadze 71 kg. Chcę się w 100% przygotować, więc zobaczę, jak będą moje ręce działać bliżej tego turnieju. Większych kontuzji nie ma na szczęście. Rozbite tylko kostki jakieś tam, to zaraz się zagoi. Tradycyjnie, tak można rzec, że generalnie taki sport, prawda? Dokładnie. Gratuluję ci jeszcze raz, trzymam mocno kciuki, no i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję moim trenerom klubowym oraz wszystkim moim sponsorom, bo dzięki wam tutaj jestem. Mogę pozwolić sobie tylko, żeby skupić się na trenowaniu i realizować swoje marzenia. Dziękuję. We'll be right back.